Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podkreślam, że reprezentujemy całe województwo pomorskie i na początku, chociaż jest zwyczaj taki, że robi się to pod koniec, osobiście wszystkim Wam składam najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczącego roku 2016. W imieniu naszej braci strażackiej wręczę się tą naszą maskotę. I życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za głos i oczywiście bardzo się cieszę, że tyle osób znamienitych z Ochotniczych Straży Pożarnych zawitało dzisiaj do gminy Główczyce. Pewnie niewielu z Was, mówię oczywiście poza powiatem słupskim, lęborskim, wiedziało, gdzie Główczyce leżą. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj mamy okazję spotkać się, a Państwo macie okazję zobaczyć naszą gminę. Dwa słowa o gminie. Tak wziąłem sobie ściągawkę, ale być może nie będę musiała z niej korzystać. Nasza gmina leży na obrzeżach powiatu słupskiego. Jest jedną spośród 10 gmin. Zajmuje 324 km kwadratowe powierzchni. Mamy około 10 tysięcy mieszkańców. Jest to gmina rolnicza, nie mamy przemysłu, jest to czysta gmina, mamy dostęp do jeziora Łebska, niestety jest ono na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Około 60% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy około 28%. Na terenie gminy funkcjonuje 5 ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. Są one naszą klubą. Tu niektórzy z naszych jednostek reprezentują dzisiaj gminę Główczyce. Ja chciałam powiedzieć, że nie jesteśmy bogatą gminą. Nie mamy dużego budżetu. Jednostki staramy się wyposażać jak możemy. Oczywiście braków mamy dużo. Mamy 5 remiz. Jest tylko jedna elegancko wyremontowana, druga jest zapowiadana do remontu, ale trzy inne potrzebują wsparcia. Tutaj do władz takich wyższych apeluję o pomoc, oczywiście. Chciałam tylko jeszcze dodać, że dzisiaj jesteście Państwo filmowani przez telewizję lokalną, którą reprezentuje wolontariat nasz młodzieżowy. Jest to w ramach programu, otrzymali sprzęt i w związku z tym chcieli tą dzisiejszą wielką dla nas imprezę sfilmować. To tylko tyle, parę słów o nas, tutaj troszkę zdjęć leci, żebyście wiedzieli, jak wyglądają nasze straże. Sprzętu jest może dużo, może nie najnowszy, chociaż niedawno otrzymaliśmy jeden piękny samochód. Jest tutaj z nami pan komendant, który wspiera mnie bardzo w działaniach na rzecz straży, ale ogólnie straż to nie tylko, sami zresztą Państwo wiecie, to nie tylko zdarzenia te, gdzie trzeba ratować sprzęt. Bo ja tutaj chciałam powiedzieć, że w skład naszych jednostek wchodzi 165 strażaków, w drużynach młodzieżowych działających przy szkołach w Główczycach, Pobłociu, w Stawięcinie działa około 60 członków. A w roku tym, który się dopiero zakończył, nasze jednostki wyjeżdżały 75 razy do pożaru, 16 do wypadków drogowych, 39 do innych lokalnych zagrożeń, a 60 razy do działań społecznych. Także wspierają nas w czym tylko mogą. Także za to im tutaj dziękuję i myślę, że to tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. W ostatnim okresie z naszych szeregów odeszło dwóch zacnych ludzi, mianowicie prezes Zarządu Miejskiego w Gdyni, druh Bolesław Laskowski oraz komendant gminy Przodkowo, Leon Dejk. Dlatego prosiłbym o uczczenie pamięci chwilą ciszy. Dziękuję. Wielu ludzi mamy takich, o których się nie mówi, a
trudno mówić bohaterowie, bo takich bohaterów mamy prawie w każdej jednostce. I dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jedną osobę z tego względu, że to jest troszeczkę złożona postać, a myślę, że poza mediami strażackimi, poza spotkaniami strażaków, powinniśmy również mówić o takich osobach na zewnątrz. Pamiętam taki przykład w powiecie kartuskim. Nie mogę skłamać, bo widzę, że już prezes powiatowy patrzy na mnie. Strażak ratuje dziecko z ognia, wychodzi przed budynek, przekazuje policjantowi, który akurat na schodkach stał. Strażak wchodzi do budynku, ponieważ dalej trzeba podejmować działania. I ktoś robi zdjęcie i w gazetach artykuł. Policjant uratował strażaka, dziecko z ognia. A kto uratował? My wiemy. Tylko my, strażacy, o tym nie mówią tak często. A media od razu pochwyciły, że policjant trzymał dziecko. I później idzie fama, że to bardziej policjanci ratują, albo i osoby inne, a nie strażacy. Dlatego my na zewnątrz powinniśmy więcej takich rzeczy pokazywać. Chciałbym tutaj pokazać krótki film o osobie, o której będzie dzisiaj mowa. Jestem też strażakiem ochotniczym. Dlaczego to robimy? No, nie wiem dlaczego. No tak, tak wyszło. Fajna zabawa przede wszystkim. Fajna zabawa, dużo satysfakcji. Jak można pokonywać, znaczy tak powiem, te bariery czasowe coraz się skracają, to człowieka coraz bardziej wciąga i tak trwa to do dziś. Rekordzistą konkurencji sprint. Minuta 7:35. Bardzo trudny sport, bardzo wymagający, bardzo techniczny, naprawdę bardzo ciężki sport. Dzisiaj z tego miejsca chciałbym podziękować, mogę tak się zwrócić, Edward, tobie za tych wiele imprez, które udało nam się zrobić wspólnie. A tutaj obaj wspominaliśmy przed spotkaniem, że brakuje nam jednego człowieka, który od nas odszedł, Daniela Czapieskiego, który jako fantastyczny człowiek, jako tytan stworzył ten ośrodek w Szymbarku i gościł nas kilka razy z Timbersportem i mieliśmy tam u niego zawsze otwarte drzwi. Edward, jeżeli pozwolisz, to na twoje ręce przekażę dzisiaj specjalny medal wybity z okazji 10-lecia Steel Timbersport w Polsce w imieniu... Panie Pawle, chodźmy tutaj wspólnie. W imieniu pana prezesa proszę to trzymać, a ja jeszcze przekazuję. Serdecznie dziękujemy. Powiem tak, bez twojej pomocy, bez twojego entuzjazmu i bez tego, podnieś ten palec do góry, ten jeden, do góry, tak do góry. Ten. Bez tego palca wskazującego, to ma być zrobione, Nie. Ja muszę powiedzieć, że na początek imprezy Edmund podnosi ten palec, a potem już wszystko chodzi samo, jeśli chodzi o organizację imprez. Serdecznie gratulujemy. Przyjmij od nas ten medal i taki drobny zestaw kalendarzowych upominków na rok 2016. Ja serdecznie dziękuję, jestem do waszej dyspozycji jeszcze później. Ja poproszę jeszcze o dwa słowa, druhnę Dorotę Pardecką, redaktor naczelną naszego miesięcznika Strażak. Później jak ja się rozgadam, to myślę, że nikt się nie będzie wypowiadał. Mnie też nie tak łatwo zgonić i odgonić od mikrofonu, ale będę się starała trzymać tego krótkiego czasu, który tutaj pan dyrektor wyznaczył. Drodzy państwo, drodzy panowie prezesi, panowie dyrektorzy, druhny i druhowie, pani wójt. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Dla mnie jest szczególnie ważne, że mogę spotkać się co jakiś czas w tak dużym gronie i móc porozmawiać z druhami
bezpośrednio w cztery oczy. Takie są czasami możliwości gdzieś w kuluarach, w drodze albo albo na to spotkanie, bo miałam teraz taką możliwość. Jest to dla mnie bardzo ważne. A jeżeli nie da się bezpośrednio porozmawiać, zamienić kilku słów, to może wymienić kontakty, a jeżeli nie, to przynajmniej w ten sposób z duchami porozmawiać. Jest to dla mnie bardzo istotne, więc bardzo serdecznie dziękuję, że pan dyrektor Placyk pamiętał o tym, żeby strażaka zaprosić na to spotkanie. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam podziękować pani wójt. Bardzo fajnie przygotowane spotkanie, bardzo sympatyczne miejsce. Z przyjemnością obejrzałam tę publikację, którą Państwo przygotowali. To jest taki malutki, no nie taki malutki, zeszyt A5, taki przewodnik po Główczycach. Z zainteresowaniem zauważyłam, że naprawdę jest tutaj co oglądać. Bardzo fajne szlaki turystyczne. Mnóstwo fajnych rzeczy do zobaczenia, bo okazuje się, że i założenia dworskie, i pałacowe, i XIX-wieczne stare cmentarze ewangelickie, miejsca kultu, pięć bodajże zabytkowych kościołów. Naprawdę jest to zobaczyć i bardzo ładnie przygotowana publikacja. A wiem, bo jeżdżę po Polsce i często oglądam takie rzeczy, bardzo, bardzo sympatyczna rzecz. Szanowni Państwo, moja obecność to przede wszystkim prośba i zachęta dla Państwa, zachęta do współpracy. Od 5 lat mam to szczęście i wielki zaszczyt piastować funkcję redaktor naczelnej miesięcznika Strażak. Jest to dla mnie bardzo wielkie wyzwanie i bardzo duża przyjemność, ale także odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za miesięcznik, za jego treść, ale także za wiarygodność, czyli za wszystko to, co robimy dla naszych czytelników, bo praca redakcji to jest praca i służba dla czytelników Strażaka. Dlatego chciałabym bardzo serdecznie poprosić i zaprosić Państwa do współpracy. Miesięcznik Strażak ewoluuje tak, jak ewoluują ochotnicze straże pożarne. No, czas biegnie do przodu, cywilizacja się rozwija, rozwijają się ochotnicze straże pożarne w zastraszającym tempie. Strażacy to nie tylko ten rozwój, to nie tylko nowoczesny sprzęt i coraz to nowe szkolenia, coraz to nowe ćwiczenia i coraz więcej obowiązków. Wiem o tym, który jest na strażaków ochotników nakładany, a oni potrafią i zawsze są gotowi sprostać tym obowiązkom, chylę czoło i tym bardziej chciałabym móc jeszcze lepiej pracować dla Państwa, również w podziękowaniu za tą ofiarność i za tą zawsze gotowość, mimo że ta gotowość wymaga coraz więcej czasu, tego czasu kradzionego z czasu prywatnego, z czasu wolnego, często też kradzionego z czasu domowego, bo rodziny rzadko oglądają strażaków ochotników, którzy jak nie są w pracy, nie pracują gdzieś w gospodarstwie, to są w ochotniczych strażach pożarnych, w remizach, w strukturach związku działają i temu poświęcają swój czas wolny, czas prywatny. Szanowni Państwo, miesięcznik Strażak to od niedawna, tak stwierdziłam, że tak jest, to jest gotowość bojowa ochotniczych straży pożarnych. Na naszych łamach opisujemy w każdym numerze, w sposób edukacyjny opisujemy akcje przeprowadzane przez strażaków, strażaków zawodowych, ale także strażaków ochotniczych straży pożarnych. Opisujemy bardzo wnikliwie i bardzo dokładnie ćwiczenia oraz szkolenia. Są one opisywane w taki sposób, żeby już sam tekst w strażaku był informacją o szkoleniu i był i edukował. Czyli nie tylko są to informacje, że się odbyło, że takie szkolenia są, tylko te szkolenia są na tyle dokładnie opisywane, żeby już same w sobie były edukacyjnymi tekstami. Opisujemy oczywiście nowe zasady szkoleń. Piszemy bardzo dużo o tym, jak zmienia się prawo albo jak Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zabiega o to, żeby to prawo było zmieniane tam, gdzie przepisy prawa
stoją w opozycji trochę do rzeczywistości, to znaczy utrudniają pracę strażakom, albo jej nie ułatwiają, tak? Więc tam toczą się nieustanne od wielu od zawsze, wielu lat zabiegi, żeby to prawo złe zmieniać. I to też cały czas jest obecne na łamach strażaka. Zarówno zabiegi, droga do tego, do tych zmian ustawowych, to o tym możecie Państwo poczytać na łamach strażaka, ale także efekty tych zmian. Także oczywiście prawo, które jest jakby tworzone niezależnie już od naszej organizacji, a które też nas dotyczy, a także dotyczy samorządów. O tym też piszemy, poruszamy rozmaite zagadnienia, które mają ścisły związek z działalnością ochotniczych straży pożarnych i z powinnościami, które zostały nałożone na samorządy. Także na łamach strażaka jest wiedza, która jest przydatna ochotniczym strażom pożarnym, strażakom, ale także samorządowcom. Na naszych łamach również mnóstwo ciekawych inspiracji. Opisujemy ciekawe, przełomowe, nierzadko wielkie pomysły, które są realizowane z sukcesem przez rozmaite ochotnicze straże pożarne w całej Polsce. I to może być inspiracja. Nie trzeba wyłamywać otwartych drzwi. Czasami warto zerknąć na jaki pomysł wpadła i jaki zrealizowała ochotnicza straż pożarna po Przekątnej na drugim końcu Polski i można to przełożyć na swój grunt i wykonać, albo polepszyć, albo dodać coś od siebie, rozwinąć. Także chętnie, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby czytać również o innych ochotniczych strażach pożarnych. Na naszych łamach także informacje o tym, jak zdobywać środki. Środki, które mogą być wykorzystywane nie tylko na tą działalność taką stricte ratowniczą ochotniczych straży pożarnych. Tu wchodzimy na stronę strażaka lub na zarząd główny 1%, gdzie jest program 1%. Czyli z naszej strony będzie można wejść bezpośrednio. Na tej stronie będą również druki do pobrania, tu widzimy, prawda? Jest pokazane druki do pobrania. Tu będą druki związane z dotacjami na dzisiaj. To będziemy sukcesywnie uzupełniać.